Hej, cześć, witajcie z tej strony z Maslą. A w dzisiejszym materiale sprawdzimy sobie wydajność Windowsa 11 i oczywiście porównamy go do Windowsa 10. No i w tym materiale też w sumie rozwijemy parę mitów, bo po premierze Windowsa 11 powstało wiele artykułów. Część mówiła, że wydajność teoretycznie powinna być lepsza. Zdarzały się nawet artykuły, które mówiły o ogromnych spadkach rzędu 30% przez tajemniczą funkcję zwaną VBS. I dzisiaj w pierwszej kolejności omówimy sobie proces aktualizacji Windowsa 10 do 11, jak to wygląda. Potem omówimy sobie, czym ten tajemniczy VBS de facto jest. Potem sprawdzimy sobie wydajność na platformie AMD i na platformie Intela. A także w czwartym kroku, jako taki bonus, sprawdzimy sobie, jak w ogóle wygląda wydajność Windowsa 11 na niewspieranym komputerze. Także myślę, konkretna piguła wiedzy. Zapraszam. Okej, a jakie wymagania trzeba spełnić, żeby faktycznie Windowsa 11 móc oficjalnie zainstalować? Microsoft nie zmienił wymagań minimalnych i dalej wymagany jest moduł TPM 2.0, wymagany jest włączony Secure Boot, a także jeżeli mówimy o procesorach, to wymagany jest z Inteli od 8 generacji wzwyż, a w przypadku Ryzenów od serii 2000 wzwyż. Aktualizacja sama w sobie jest darmowa i jeżeli macie Windowsa 10, to możecie go zaktualizować. Natomiast w przypadku nowych komputerów i licencji OEM Microsoft nie podał przy okazji pierwszej prezentacji oficjalnych cen. Natomiast Windowsa 11 już można kupić. Gdyby ktoś z Was zastanawiał się, jaka jest jego cena, odsyłam Was do linku w opisie i tam możecie sobie sprawdzić ceny poszczególnych wersji. Jeżeli chodzi o sam proces aktualizacji, zanim ją faktycznie wykonałem, zrobiłem małe przygotowania. W pierwszej kolejności zaktualizowałem BIOS na mojej platformie testowej, bo okazało się, że producent przygotował specjalny BIOS pod Windowsa 11, który automatycznie przykładowo włączał moduł TPM 2.0, włączał Secure Boot, a także wirtualizację. Jeżeli chcecie zaktualizować Windowsa 10 do 11 na swoim PC-cie, musicie najpierw w BIOSie włączyć moduł TPM 2.0, o ile już nie jest włączony, a także włączyć Secure Boot. Do tego na wszelki wypadek zrobiłem sobie też kopię zapasową systemu Clonezilla. Wiecie, tak po prostu na wszelki wypadek. Info jest takie, że aktualizacja sama w sobie skomplikowana nie jest i trwa około 30 minut. I na moich obydwu PC-tach, na których wykonałem aktualizację, obyło się bez jakichkolwiek problemów. Wszystkie pliki były dokładnie tam, gdzie były. Wszystkie aplikacje były też na swoim miejscu, nawet śmietnik nie został opróżniony, także jeżeli o to chodzi, to możecie być spokojnie. Moje doświadczenie było naprawdę mega pozytywne. No dobrze, ale odpowiedzmy sobie na pytanie, czym jest ten mistyczny VBS, który to rzekomo ma niszczyć totalnie wydajność Windowsa 11. VBS jest to de facto Virtual Based Security, czyli w wolnym tłumaczeniu po prostu zabezpieczenie oparte na wirtualizacji. Jak możemy wyczytać z dokumentacji Microsoftu, ta opcja tworzy bezpieczny region pamięci, który jest po prostu niedostępny dla niektórych procesów, gdzie są przechowywane różne wrażliwe informacje, na przykład te biometryczne czy związane z poświadczeniami. I tutaj część osób troszeczkę błędnie zakłada, że opcja integralność pamięci w Windows Defenderze to jest de facto VBS. Jest to nie do końca prawda, bo akurat ta konkretna opcja nazywa się HVCI. I na dobrą sprawę, chcąc mega wgryzać się w szczegóły, jest to tak naprawdę jeden z trzech elementów VBS. Jednak jak niektóre osoby słusznie zauważyły, to akurat faktycznie integralność pamięci może mieć największy wpływ na wydajność z tych trzech opcji. No dobra, ale czy w rzeczywistości powinniśmy się obawiać, że VBS jakoś mocno negatywnie wpłynie na naszą wydajność? Otóż nie do końca. Okazuje się, że istnieje coś takiego jak MBEC, czyli Mode Based Execution Control. I w dużym uproszczeniu jest to po prostu hardware'owa akceleracja właśnie tych operacji, które składają się na VBS. Czyli w dużym uproszczeniu nie powinniśmy my, jako użytkownicy końcowi, zobaczyć jakichkolwiek wpływów na wydajność. I tak długo jak używamy specyfikacji, która faktycznie jest oficjalnie kompatybilna z Windowsem 11, nie powinno być problemów. Oczywiście to jest teoria, bo praktyka wygląda troszeczkę inaczej i oczywiście znajdą się zastosowania, które na przykład przez HVCI mogą w jakiś sposób ucierpieć i pewnie można skonstruować cały film czy artykuł na takiej zasadzie, żeby pokazać, że o, jak to bardzo niszczy wydajność,
ale jak sami zobaczycie za chwilę w testach, no niekoniecznie musi być to reguła i bardzo często okazuje się, że HVCI ma naprawdę bardzo marginalny wpływ na wydajność. Jako ciekawostkę dodam, że na mojej platformie testowej początkowo w ogóle nie mogłem włączyć HVCI przez jakieś stare sterowniki od myszki, którą, nie wiem, podłączałem chyba ostatni raz 2 lata temu. I musiałem po prostu manualnie przez PowerShell'a odinstalować sterowniki, także no tutaj możecie również napotkać na podobny problem i w ten sposób możecie go rozwiązać. No dobrze, i przejdźmy do testów na platformie AMD Ryzen. Jak również wiele artykułów wskazywało na to, że AMD Ryzen i ogólnie procesory z tej rodziny mają problem z wydajnością pod Windowsem 11. I to akurat rzeczywiście była prawda. Samo AMD wydało oświadczenie, że problem rzeczywiście występuje. Tak de facto na te problemy z wydajnością składały się dwie rzeczy. Po pierwsze, był dużo większy problem z dostępem do L3 cache'u i te różnice były naprawdę ogromne, co mogło na przykład spowodować to, że w CSGO mieliśmy dużo gorsze wyniki, a także występował drugi problem, który powodował, że Windows źle przedzielał rdzenie wysoko wydajne do niektórych zadań. Na moment publikacji tego filmu Microsoft już wydał łatkę, która naprawia L3 cache, a samo AMD wydało również aktualizację sterowników chipsetu, które naprawiają problem z wybieraniem wysoko wydajnych rdzeni. Tak więc teraz zobaczcie jeszcze dokładny spis części mojej platformy testowej, które użyłem do tego testu. No i lecimy. Zaczynamy od Cinebench'a R20. Jak sami widzicie, różnice względem Windowsa 11 a 10 są naprawdę bardzo marginalne. Co ciekawe, po nowo zainstalowanym patchu okazuje się, że Cinebench R20 działa minimalnie lepiej niż wcześniej. Tutaj po raz kolejny nie widać specjalnych różnic. Niezależnie od tego, czy mamy włączony VBS HVCI, czy jest on wyłączony, wyniki w tym konkretnym benchmarku są niemal identyczne. Dalej mamy benchmark X265, który enkoduje klipy H265. No i jak sami widzicie, tutaj różnice również są niemal identyczne w granicach błędu pomiaru. Ciekawiej natomiast robi się wówczas, gdy odpalimy sobie 3D marka TimeSpy. No jak sami widzicie, wydajność względem Windowsa 10 na dobrą sprawę nie różni się. Te różnice są naprawdę bardzo małe. Natomiast ciekawą rzecz możemy zaobserwować w momencie, gdy włączymy HVCI. Tutaj rzeczywiście w przypadku wartości CPU score widać rzeczywiście spadek wydajności. Natomiast jest to różnica w granicach 6%, więc jak sami widzicie, na overall score nie miało to specjalnie dużego wpływu, chociaż należy odnotować, że tutaj rzeczywiście coś się zadziało. Zadziało się też natomiast w Assassin's Creed Odyssey, gdzie w momencie, gdy korzystamy z Windowsa 11, możemy zaobserwować 8% spadek wydajności. Jednak co jest ciekawe w przypadku tej gry, ona wydaje się działać minimalnie lepiej w momencie, gdy mamy HVCI włączone. Jednak jak sami widzicie po wartościach 1% low, no nie dzieje się tam specjalnie nic złego, więc te różnice, które się pojawiają, moim zdaniem nie są jakieś super szkodliwe. No tak, no i przechodzimy w końcu do CSGO. I tutaj rzeczywiście przed patchem był niezły dramat. Jak sami widzicie, po przejściu na Windows 11, a nawet po włączeniu HVCI, no spadek wydajności był naprawdę konkretny. Po patchu jest dużo lepiej, chociaż trzeba przyznać, że w momencie, gdy mamy włączone HVCI, to i tak tracimy gdzieś około 13% do Windowsa 10. Moim zdaniem różnica 670 fpsów, a 770 no, nie byłaby dla mnie zauważalna, ale nie zmienia to faktu, że wydajność pod Windowsem 11 jest rzeczywiście trochę gorsza. Far Cry 6 natomiast widać w nim jakieś różnice, zwłaszcza po wartościach 1% low w stosunku do Windowsa 10. Natomiast klatki na sekundę średnio nie wskazują nam tutaj na jakieś wielkie uszczerbki. Rzeczywiście można zauważyć, że coś tutaj się dzieje właśnie po tych wartościach 1% low, no ale na dobrą sprawę wydajność jest bardzo zbliżona. No i nasze testy kończymy z Forza Horizon 4, która również troszeczkę gorzej wypadła w przypadku Windowsa 11 i troszeczkę gorzej w momencie, gdy mieliśmy włączone HVCI. No dobrze, ale pomyślałem też, że fajnie będzie sprawdzić, jak sytuacja wygląda na Intelu. I spoiler alert, wygląda lepiej niż na AMD. Zaktualizowałem swój prywatny komputer, na którym gram w domu, właśnie też do Windowsa 11, no i przeprowadziłem testy. Ale najpierw zapoznajcie się z pełną listą części, którą mam w tym komputerze, tak żebyście nie mieli żadnych wątpliwości. W przypadku Cinebench'a R20 możemy zauważyć, że Windows 11 wypada minimalnie lepiej w tym komputerze
konkretnym benchmarku, chociaż trzeba przyznać, że nie są to jakieś kosmiczne różnice. Natomiast gdy przejdziemy do benchmarku X265, wydajność względem Windowsa 10 po włączonym HVCI jest dokładnie taka sama, natomiast bez HVCI możemy zauważyć minimalny wzrost wydajności. W 3D Marku Time Spy, cóż, wyniki są niemal identyczne, niezależnie od tego, jaki system operacyjny weźmiemy. Wyniki są naprawdę bardzo do siebie zbliżone w granicach błędu pomiaru. Można śmiało założyć, że w tym teście są niemal identyczne. Zresztą podobnie to wygląda w Assassin's Creed Odyssey, gdzie rzeczywiście jakieś różnice się pojawiają, ale co ciekawe, na tej platformie również po włączeniu HVCI uzyskaliśmy nieco lepsze wartości 1% low i nieco więcej klatek na sekundę średnio, więc Assassin's Creed bardzo interesująco się zachowuje. W CSGO no, mamy jakieś tam minimalne spadki wydajności na średniej ilości klatek na sekundę, ale wartości 1% low są niemal identyczne, więc no, te różnice są bardzo małe w granicach błędu pomiaru. Można założyć, że CS działa praktycznie tak samo. Far Cry 6, no tutaj sytuacja wygląda zresztą bardzo podobnie. Różnice w granicach 1 FPS-a średnio, no, w granicach błędu pomiaru, 1% low wygląda troszeczkę gorzej po włączeniu HVCI. Forza Horizon 4, tutaj również niemal książkowy, podręcznikowy przykład, że wydajność tych systemów jest niemal identyczna na tej platformie, no i mamy jakieś drobne różnice w granicach błędu pomiaru. Więc rzeczywiście, na ten moment platforma Intela troszeczkę lepiej się trzyma, jeżeli chodzi o wydajność i te spadki czy minimalne wzrosty wydajności w niektórych przypadkach, no, są na dobrą sprawę w granicach błędu pomiaru. Więc jeżeli macie Intela, to myślę bez większych problemów. No i odpowiadając teraz na pytanie, czy warto włączać czy wyłączać VBS. No, moim zdaniem, jeżeli macie możliwość włączenia HVCI, to moim zdaniem warto, bo no jak sami widzieliście, te różnice są naprawdę marginalne, niezależnie od tego, czy włączymy, czy wyłączymy HVCI, właśnie przez to, że powinno być to akcelerowane. Oczywiście, jak mówiłem, czasami różnice się zdarzają, ale one są bardzo małe. I równie dobrze podobny wpływ na wydajność może mieć przeglądarka czy Discord odpalony w tle. Więc moim zdaniem warto ze względów bezpieczeństwa. No dobra, a co z Windowsem 11 na niewspieranym sprzęcie? Otóż mamy tutaj takiego mojego ulubionego ThinkPada X220. Jak widzicie, 11 jest zainstalowana. No i omówimy sobie wydajność i w ogóle sam proces instalacji, czy był łatwy. Ten konkretny ThinkPad posiada i5-2400M i co ciekawe ma również wbudowany moduł TPM, chociaż w wersji 1.3, czyli nie da się teoretycznie zaktualizować do Windowsa 11. Co ciekawe, ten laptop też nie ma Secure Boota. Wierzcie lub nie, ale 10 czy 11 lat temu to jeszcze wcale niekoniecznie był standard. No i w momencie, gdy odpalimy sobie oficjalny aktualizator, dostajemy komunikat o niewspieranym sprzęcie i nie możemy kontynuować. No cóż za niespodzianka. Ale pomyślałem sobie, że okej, nagram w takim razie instalator Windowsa 11 na pendrive'a i zobaczymy, co wtedy się stanie. Okazuje się, że co za niespodzianka, instalator Windowsa 11 również nas nie przepuszcza i zainstalować systemu się nie da. W takim razie, jak zainstalować Windowsa 11? Możemy go zainstalować wykorzystując instalator Windowsa 10, jakkolwiek dziwnie by to nie brzmiało. Nie będę w tym materiale wchodził w szczegóły, jak to zrobić, natomiast zostawię Wam w linku w opisie link do poradnika, z którego ja korzystałem i mi to zadziałało, także możecie też spróbować. I powiem Wam, że takie pierwsze moje wrażenia z korzystania z Windowsa 11 na tym staruszku są całkiem niezłe i wiecie co? Moim zdaniem on chodzi nawet trochę lepiej niż Windows 10. To takie moje subiektywne zdanie, bo mam wrażenie, że może to być po prostu zakłamane tym, że Windows 11 ma po prostu więcej ładnych animacji i wydaje się to być po prostu trochę bardziej płynne niż na Windowsie 10. No ale subiektywne wrażenia subiektywnymi wrażeniami. Przejdźmy do testów. Tych oczywiście wykonałem troszeczkę mniej ze względu na specyfikacje, ale cóż, Cinebench R23, który chodził przez 10 minut, prezentuje nam tutaj bardzo ciekawy wynik. Mamy tutaj naprawdę spory wzrost wydajności. Chociaż osobiście wcale to nie napalałbym się, że jakoś magicznie ten laptop dostał więcej mocy. Tutaj wpływ może mieć, nie wiem, chociażby zarządzanie throttlingiem, tak? Może akurat mniej się ten laptop przegrzewał i tak dalej, więc nie wyciągałbym tutaj aż tak pochopnych wniosków. Natomiast w przypadku benchmarku X265 okazuje się, że Windows 11 wpadł parę sekund gorzej niż Windows 10, więc no tutaj spójność wyników
Polaków pozostawia wiele do życzenia. Tak samo wiele do życzenia pozostawiają wyniki w CSGO. No, na Windowsie 10 osiągaliśmy 28 FPS-ów, na 11 wyciągamy 24. Przy czym no, nawet nie instalowałem tutaj CapFrameX'a, żeby monitorować 1% low, bo przypuszczam, że mogłoby to mieć spory narzut na ten już leciwy procesor. Więc jeżeli chodzi o benchmarki, no to zależy. Raz wypada lepiej, raz wypada gorzej, w zależności od zastosowania. Czy warto instalować Windowsa 11 na niewspieranym sprzęcie? Nie mogę wam wprost odpowiedzieć, czy tak, czy nie. To po prostu zależy. Popatrzcie, co się stało z nowym Ryzenem. No, mieliśmy problem z L3 cache'em, który totalnie masakrował wyniki na przykład z CSGO. Nie wiemy, co się będzie działo z procesorami takimi jak 2500K. Nie wiemy, jak zachowa się pod Windowsem 11 procesor Phenom. Nie wiemy, jak zachowa się FX. Więc no, bardzo ciężko mi powiedzieć tutaj za wszystkie możliwe specyfikacje, tak? No bo nie jestem w stanie ich po prostu przetestować, ale po prostu was zachęcam, że jeżeli chcecie się przesiąść, no to możecie sobie porobić testy na Windowsie 10, potem na 11 i porównać, czy wychodzi to lepiej, czy gorzej. Natomiast powiem tak, Windows 10 jeszcze ma mieć parę lat wsparcia, więc no niespecjalnie bym się śpieszył z tą migracją. Natomiast to do wspieranego sprzętu, no w momencie, gdy wyszły patche naprawiające L3 cache na Ryzenach, no to w sumie raczej wszyscy, którzy mają wspierany sprzęt, to myślę, że mogą zaktualizować, tak? Nie ma ku temu jakichś niepokojących przesłanek, żeby tego nie robić. Ja na swoim prywatnym komputerze do gier sobie zaktualizowałem Windowsa 11, żeby przeprowadzić testy i póki co przez parę dni nie miałem w ogóle żadnych problemów. Natomiast tutaj na kompie, na którym montuję dla was filmy, jeszcze pewnie przez jakiś czas zostawię Windowsa 10, tak po prostu dla spokoju ducha, żeby mieć pewność, że wszystkie programy do montażu będą działały jak należy i nie będę miał jakichś dziwnych błędów. Więc jeżeli macie wspierany sprzęt, no to w sumie moim zdaniem można aktualizować, jeśli na nim nie pracujecie. Tak więc prezentują się wyniki i te całe zawiłości związane z wydajnością Windowsa 11. No trochę czasu poświęciłem, żeby ten materiał przygotować, ale jestem ciekawy, co wy w ogóle sądzicie, czy przeprowadzaliście jakieś testy. Jak w ogóle wasze wrażenia z 11? Aktualizujecie? Nie aktualizujecie? Lepiej, gorzej? Dajcie znać w komentarzach, chętnie sobie poczytam, jak tam wasze wrażenia. Do zobaczenia w kolejnych testach niebawem, bo mamy październik, niedługo listopad, dużo nowości wychodzi, także zapnijcie pasy, bo będzie ostra jazda. Do zobaczenia w kolejnych materiałach, na razie. BIOS.